pan również pedagogiem i chciałam zapytać, czy taki doświadczony animator i twórca jak pan jest w stanie się czegoś nauczyć od studentów? Temat uczenia to jest ciekawy temat, bo pytanie jest, czy w ogóle człowiek, który zajmuje się twórczością, może być nauczycielem, bo co to zmienia w jego życiu, że wtedy występuje z pozycji kogoś, kto wie. A jak już wiem, to jakby sprzedaje pewną wiedzę, przekazuje pewną wiedzę już stałą, martwą i wtedy przestaje być twórcą. Dlatego jest to jakiś konflikt niewątpliwie i całym sensem mojego uczenia studentów jest to, że ja wspólnie z nimi nie wiem. Znaczy tak przynajmniej się staram w ten sposób widzieć każdy temat, jaki oni mi podsuwają do wspólnego rozwiązywania. Znaczy nie staram się być mądrzejszy od nich. Oczywiście chyba, no, że czasami ktoś mówi na zasadzie takiej, że mówię uważaj, bo tu dziura, nie wpadnij, prawda? Ale jeśli, albo mówię zobacz, tu masz szansę zrobić coś bardzo ciekawego. Więc raczej staram się im pomagać jakby w wydobywaniu ich własnych możliwości i zrobienia tego, co chcą zrobić z większą świadomością, czyli jak gdyby wspólnie z nimi staram się odkrywać coś, to co w nich siedzi. W związku z tym, z tego względu jest to dla mnie wciąż uczenie się, bo jest to kontakt z ludźmi, a każdy człowiek jest zagadką. A gdyby miał pan wskazać jeden film z pana twórczości, który jest dla pana jakoś szczególnie ważny? Pani, no każdy, który jest w tej chwili robiony, czyli w tej chwili będzie to mój film fabularny Ederli. A proszę właśnie opowiedzieć o swojej fascynacji filmem fabularnym, bo to już drugi pana film fabularny. Znaczy od bardzo dawna zamierzałem spróbować swoich sił w filmie fabularnym, jako po prostu jakby no, nową paletą jakby malować. Przy pomocy innych środków coś wyrażać, bo jest to diametralnie różna dziedzina. I więc myślę, że po prostu jest to wielka przyjemność właśnie też bycia tym, który nie wie i tym, który się uczy, bo jestem kompletnym nowicjuszem w filmie fabularnym, chociaż zrobiłem jeden film wcześniej, no ale nadal jakby to nie jest to, że mam jakby życie przeżyte jako reżyser filmów fabularnych. Dlatego zwłaszcza, że ten film nowy jest o wiele trudniejszy, inna skala po prostu trudności kompletnie, inne wyzwania niż film pierwszy, który był jakby taką przedłużoną etiudą, można powiedzieć, na dwóch aktorów, prawie bezdialogową. Tu jest natomiast no, poważne zadanie aktorskie z dialogami, jednocześnie na planie jest 8 aktorów i to już wymaga no, dużej, no, o wiele silniej, większego panowania nad sytuacją. Także no, to jest fascynujące.